Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w spotkaniu otwierającym drugą kolejkę zmagań w PS 2017 Gralingrad Cup. Obejrzymy drużyny Team Goal, który dopiero dołącza do rywalizacji. Mierzy się z jedenastką Overwatch, która rozpoczęła zmagania od sprytnego zwycięstwa nad Gralingradem 1-0. Tam pamiętamy to trafienie zaraz po wznowieniu gry w drugiej połowie. I to jedno takie mocne uderzenie okazało się ciosem nokautującym, który pozbawił szans na choćby punkt ekipę Gralingradu. Zobaczymy, czy Team Goal wyciągnął z tego jakieś wnioski i przygotował się trochę lepiej i zaskoczy rywali. Pogoda deszczowa, więc teoretycznie będzie trudne zadanie dla tych wszystkich graczy, którzy opierają się na technice i szybkości. Tutaj jednak siła fizyczna może mieć w tym momencie przewagę. Mamy zestawienie Team Goal. Na ofensywie Arash i Czarny Wilk, Jordan, Łosiu, FSM i Kacper to rozegranie. Overwatch w tym samym zestawieniu co w pierwszym spotkaniu, po co zmieniać coś, co się sprawdziło. Więc Reinhardt znowu na bramce, Lucio Han z obronią, Złomiarz, Wieprzu, to ta dwójka, która przyczyniła się do tej fajnej akcji, też znowu w pomocy. I tam też Żniwiarz, który cały czas tak do końca lawiruje gdzieś tam w środku pola, co na skrzydło schodzi, to do środka, nigdy nie wiadomo, czego się po nim spodziewać. Pierwszy atak Team Goal rozbity. Hanzo rozpoczyna akcję zaczepną, ale Czarny Wilk dobrze się tutaj wrócił, żeby to przerwać. Jakoś długo się Hanzo zastanawiał z tym rozegraniem. No i teraz do Wieprza, ten już próbował zgrywać do Złomiarza, ale nic się z tego nie udało. Head, on tutaj jest na obronie razem z T-Bone'em. FSM teraz do Kwiścia. Ten ma pewne zadania głównie defensywne, ale można spodziewać się, że włączy się czasami do ataku. Znowu FSM, tutaj budują coś na prawym skrzydle. Ekipa Gola. I teraz dobre podanie na dobieg do Czarnego Wilka, ale ten z pierwszej piłki nie dograł do Arasha. Dobrze przeczytali to defensorzy Overwatcha. Wieprzu, teraz prosta strata, znów Czarny Wilk, ależ aktywny tak na początku tego spotkania. Łosiu, FSM i Tracer to przejmuje. Zobaczymy, może w tym spotkaniu wykorzysta więcej trochę swojej szybkości, bo w meczu z Gralingradem pokazała to tylko w samej końcówce i to jednym rajdem. Trochę mało, więcej się po niej spodziewania w kibice jedenastki sponsorowanej przez Blizzard Entertainment. McCree, on też niespecjalnie błyszczał w tej pierwszym meczu. Genji, teraz ależ sprytnie to rozegrał, Wieprzu, noż, minęła ta piłka o centymetry, ależ było blisko. I znów taka akcja z niczego, uśpili trochę grę i niespodziewany atak. Wieprzu tutaj do Genji'ego, ależ sprytem się wykazał, naprawdę genialne to dogranie i Wieprzu włączył się, bo zabrakło koordynacji ruchowej, tej masa zrobiła swoje, nie mógł się dobrze złożyć do tego uderzenia z powietrza. Pierwsze ostrzeżenie dla Team Goal. Kacper teraz przy piłce. FSM na razie w środku pola. Head. Teraz Arash. Jordan. Jest Kacper. Tutaj ma trochę wolnej przestrzeni. Dogrywa. A Czarny Wilk minął się z piłką, ale jakież ładne to było dogranie z zewnętrzniaka. Dobra próba. Team Goal widać, że nie zamierza tutaj odpuszczać Overwatchowi. Kwiść, znowu do Czarnego Wilka. Ten teraz do Arasha, ten uderza, czy tam nie było ręki? Lucio wychodzi z piłką poza boisko, będzie rzut rożny, ale czy tam nie było czasem zagrania ręką? Zobaczmy to może na powtórce. Tutaj dobrze, Czarny Wilk dograł i no nie wiem, ta powtórka niewiele mówi. Realizator chyba nie pokusi się o kolejną, no ale sędzia nie odgwizdał, więc gramy dalej. Kontrowersyjna sytuacja, na pewno do analiz. Jordan, Arash z McCree, nie wygrał tego pojedynku powietrznego. Kwiść próbuje uderzać z dystansu i jest jeszcze jeden rzut rożny. No, teraz Team Goal przycisnął. 25. minuta, ale w dobrych akcjach podbramkowych jednak cały czas jest przewaga Overwatcha 1-0 tak naprawdę, bo to oni byli bliżej tej strzelenia gola. I Tracer, jest szansa na szybką kontrę i to dosłownie, ale decyduje się od razu odgrywać do Genji'ego, więc tak jakby przyspiesza jeszcze akcję. Pewnie zaraz dołączy do tego rajdu. Genji nie omija tej Tracer, zagrywa do Żniwiarza, ten znowu do Genji'ego, ale pomysł był dobry, ale nie mogło się to udać, bo Kwiś był zbyt dobrze ustawiony, żeby dać się zaskoczyć. Złomiarz. Co teraz? Doomfist. Jak na razie niewidoczny. Ta prawa strona w ogóle niewidoczna w Overwatchu. T
Teraz Genji, ależ Tibon łatwo to przeczytał. I Gambrinus wznawia szybko do Arasza. Wieprzu tutaj zabrakło tempa, żeby przenosić piłkę. Energik do Kacpra. Łosiu. Kwiść. Energik chyba tak właśnie został zaproszony bardziej gościnnie do tego składu, na ramach uzupełnienia. No ale każde wzmocnienie się przydaje, tak? Kacper, teraz uprzedzony Reinhardt, aż tam chyba pośliznął się. Jednak to właśnie to jest to mokre boisko, mokra murawa. I tutaj trudno takim bramkarzom, którzy jednak są masywnymi golkiperami, w takich sytuacjach odpowiednio się zachować. Ale gol nie padł. Tutaj szczęście nas po stronie Overwatcha. Zbliżamy się do końca pierwszej połowy. Żniwiarz teraz jeszcze na akcja. Czyżby uderzyli przed samym końcem? Nie. Kacper do Jordana. Gol łatwo się tu wybronił. I teraz podanie do Czarnego Wilka, który dobrze tutaj znowu jest na linii spalonego. Nie dał się złapać, ale to dogranie do Arasza. Nieudane i jest 0-0. Pierwsza połowa kończy się bez goli. Teraz na pewno będzie większa chwila mobilizacja w Team Goal, no bo ten początki wykonania Overwatcha są groźne i teraz znowu mamy dogranie, ale Żniwiarz za lekko to uderzał głową. Znów te pierwsze 2-3 minuty po wznowieniu i Overwatch zaczyna to wszystko z przytupem, tworząc groźną okazję. Teraz Kwiść ma naprzeciwko się Zeniatę, ale dostrzegł doskonale FSM-a. Ten, czy wykorzystał się, Lucio jest tam już, próbuje asekurować Kwiść znowu do FSM-a, dobrze to rozegrali. Nie dali się powstrzymać obrońcą. FSM, Jordan, ależ to pięknie zrobił. Fatalny błąd Wieprza, Reinhardt nie miał już szans i jest 1-0 dla Team Goal. Jordan otwiera wynik. A więc to nie Overwatch zaskoczył rywali na początku drugiej połowy, a Team Goal. Wnioski ewidentnie zostały wyciągnięte po tej pierwszej potyczce. Nie było tej zmarnowanego czasu na analizy. Złomiarz, no, wie, że teraz muszą podziałać, bo tutaj porażka oznacza zaprzepaszczenie tego pierwszego wyniku, tego pierwszego zwycięstwa. No zobaczmy, doskonale tutaj wyszli spod tego krycia, nie dali się skoczyć obrońcom. No i tutaj ten kluczowy błąd Wieprza, fatalnie to zrobił, nie trafił w ogóle w piłkę, nie zablokował Jordana. Ten miał sporo miejsca, mógł przymierzyć, kropnął mocno przy słupku. Wynik otwarty. Zobaczymy. Wieprzu teraz może będzie chciał się zrehabilitować i poprowadzić swoją drużynę do wyrównania. Tu jest potrzebne jak najszybsze odrobienie strat, jeśli Overwatch na coś liczy, bo teraz czas gra już na korzyść Team Goal. A jak widać, chyba zamierzają się dobrze bronić. Zobaczmy, czy będą próbowali też Team Goal tutaj wychodzić wysoko pressingiem, czy jednak murować bramkę i stosować obronę Częstochowy. Złomiarz, trochę rozpaczliwy strzał, widać, że nie miał bardzo pomysłu. Liczył tutaj na te swoje bomby z dystansu, takie trochę może na oślep, ale a nuż coś wpadnie. Żniwiarz, czy dobrze tutaj dogra? Na krótki słupek do Zeniaty, ależ teraz uratował defensor tam Gambrinusa, bo nie wiem, czy zdążyłby. No ale teraz jak dużo miejsca ma Arasz, żeby pójść z kontratakiem. Czyżbyśmy zaraz zaczęli 2-0? No pięknie dograł to do FSM, ale Doomfist zdążył wrócić. Kto by się spodziewał? O, przeczytał to doskonale. Tam chyba był błąd przyjęcia. I już odpowiedź próba Overwatcha, ale nic z tego nie wyszło. Żniwiarz do Doomfista. Ten już jest teraz pod drugim polem karnym. Do Żniwiarza na pamięć, ale nie było tam akurat partnera z drużyny. I kolejna szansa na odpowiedź, ale teraz Zeniata łatwo Czarnego Wilka uprzedzał. Brakuje tempa ofensywie Team Goal w takich sytuacjach. Znowu Doomfist, uaktywnił się, Złomiarz, teraz McCree, znów jakby taki niewidoczny, ale może zostanie cichym bohaterem teraz, jeśli wyrównają. Łosiu pięknie tutaj zniwelował kolejny atak, ale teraz nie wiadomo, czy zdąży wrócić. Genji, jest tutaj do Hanzo, ale znów za lekka ta główka, żeby zaskoczyć Gambrinusa. Zostało 19 minut. Team Goal teraz spróbuje uspokoić trochę grę. Kilka podań w defensywie. Brakuje tutaj tego ataku. Teraz Energik. No chyba niepotrzebnie nam próbował aż dwóch rywali. Wystarczyło, że minął Hanzo i mógł już zagrywać.
Trochę błąd. Wieprzu, ależ prosta strata. To nie jest jego mecz. Ewidentnie to nie jest jego mecz. I jest szansa na kontratak. Czarny wilk, ale nie ścigał się tutaj z Eniatą. Postanowił go... Czy to nie było faulu teraz i to na czerwoną kartkę? Jeszcze Arasz. Nie przepchnął się Lucio. Zasekurował, ale czy tam nie było faulu i to na czerwoną kartkę, bo to był ostatni obrońca. Ale sędzia znów nie przerywa grę. Ewidentnie jest bardzo pobłażliwy dzisiaj i na dużo pozwala zawodnikom. Ale kolejna kontrowersja. To już druga kontrowersja. Więc jeżeli Overwatch w tym meczu by na przykład wyrównał, to mielibyśmy sporo dyskusji później, czy sędzia czasem nie faworyzował jedenastki Blizzarda. Zeniata poradził sobie z czarnym wilkiem. No ale fatalne zagranie. FSM przejmuje je do Arasza, odgrywa. I ten znowu uruchamia czarnego wilka. Ten teraz do Arasza. To uderzenie zablokowane. Rzut rożny. Ale Overwatch ewidentnie nie potrafi sobie jak na razie poradzić z aktualną formacją i strategią przyjętą przez Team Goal. Przewaga cały czas po stronie ekipy. A jednak sędzia wrócił do tamtej sytuacji. Zeniata otrzymuje kartonik. Ale to dziwne, to sędzia stosował wówczas przywilej korzyści, który tak naprawdę nic nie dał golowi. No tu nie wiem, czy to nie było nawet na czerwoną kartkę. Spora kontrowersja. Zobaczmy, Jordan będzie dośrodkowywał, czyżby na krótko grał. Tak, do Kacpra zagrał na krótko, ten dopiero dorzuca. Arasz, ależ Reinhardt teraz parada. Uratował Overwatch przed wynikiem 0-2. I niespodziewanie to broniący się Team Goal, który tutaj po prostu chce szanować czas, żeby dowieść to 1-0, miał szansę jeszcze podwyższyć wynik. Żniwiarz, to jest ostatnia akcja już Overwatcha, ostatnia szansa, żeby wyrównać, żeby uratować punkt. No ależ prosta, dziecinna strata. Sędzia dolicza minutę, Kacper, chyba tu już nic nie zmieni. Arasz, tak, właśnie to chodzi, spokojnie rozegrać do końca. Team Goal wygrywa z Overwatchem 1-0, więc znakomicie rozpoczyna rywalizację w PS 2017 Gralingrad Cup. A Overwatch po jednym zwycięstwie 1-0, teraz notuje porażkę w takim samym stosunku. No i zobaczymy, to trudno powiedzieć w tym momencie, jakie będą kolejne wyniki tej jedenastki. Dziękujemy bardzo za uwagę i zapraszamy na kolejne relacje ze spotkań PS 2017 Gralingrad Cup. Do usłyszenia.